Kurwa. Tylko to ma 15 giga, nie? Raz mi się to ściągnąć udało. Pierdolisz. Weź to mi na Skype'a napisz, potem sobie obadam. Na razie nagrywam. To jest fajne, naprawdę, to jest znane MMO, nie? Było. To było na abonament jakiś czas temu. A w ogóle mnie te kurwa gry takie, co levele się pije i tak dalej, te RPG, MMO, inne chuje takie. Czy chodzi, że wiesz, że tylko to jest ten online, nie? No to takie, nie kręci zbyt. No ja też nie przepadam, tylko za ten online. Ten Path of Exile kurwa kupiłem i też tam nie zbyt kręci, ale kręci tak bardziej, wiesz, tak. Nie, no wiesz jak kręci, no inaczej, nie? Jak to kręci. W takim sensie, że po prostu przypomina mi Diablo stare i tak dalej, nie? No w sumie nie żałuję, że kupiłem, to nie są duże pieniądze, ale kupujesz i masz, nie? Nie jakie inne gry kupisz, kurwa. No abonament się skończy i kutasa w dupę dostajesz. No to jest pojebane, kupujesz grę i jeszcze później abonament musisz za to płacić. No to jest a chcieli do Black Opsa. A kurwa nie pograsz. A chcieli ten, no właśnie. Chcieli Black Opsa, pamiętam tego, coś tam zrobić, takie rzeczy właśnie. Black Ops się, nie? W ogóle ty... Ronald's 3. Jeszcze tam wiesz, MMO to rozumiem, bo no MMO się rozwija, no ale Black Ops to są te same mapy ciągle. Więc wiesz, ale zawoła w sumie bym... Jakbym miał tak kasę, żebym miał na to płacić, tak i jeszcze na coś to bym płacił zawoła, nie? Bo WoW jest... No, uzależnić się łatwo od WoW, nie? WoW jest bardzo fajny. WoW jest dobrą grą, ale nie za takie pieniądze. No, u nas tak, ale tam na zachodzie to na przykład to oni pizzy mają drożej, nie? Tak, no to u nich to są takie ceny na poziomie, że każdego idioty stać na to. Tak. Pójdziesz do byle jakiej pracy, pozamiatasz umic, będziesz na przykład zamiatał te tam drogi czy co, nie? I kurwa, będziesz żył normalnie jak człowiek, trzy razy lepiej niż przeciętny w Polsce. No, dokładnie. A kurwa, tam... Znaczy, a u nas to co? Pójdziesz do takiej pracy, czy do takiej, i tak chuj. No co prawda, no to po prostu możesz tak pójść. Co prawda, możesz pójść do byle jakiej pracy na 12 godzin, powiedzmy. Trochę fizycznie się na chujasz, ale tak naprawdę dostaniesz pełnego chuja w dupę, bo nie masz życia w sumie. Nie oszukujmy się. No nie masz życia po prostu. Co z tego, że masz pieniądze? I też to nie są kurwa jakieś duże dwa coś. Co to za pieniądze? Ledwo, no powiedzmy, że no wszystko opłacisz i tak dalej. Jeszcze musisz przeżyć jakoś ten miesiąc? Trochę ci groszy zostanie? No może tysiąc, słuchaj, może tysiąc tylko ci zostanie, powiedzmy, nie? Jak załóżmy tam dwa, no zależy, nie? To raczej optymistycznie mówiąc. No, albo 500, a oraz 12 godzin, kurwa, i to cały tydzień. Co ci mówiłem, tartak, nie tartak, koszenie, kurwa, nie? No. Kumasz. No to stary, no to... To co to, co to kurwa jest w ogóle? To jest głęboki chuj w dupę, no. Kutas w dupę normalnie, no bo to... Tego nie da się inaczej nazwać, to jest kurwa jebanie normalnie... Jebanie ludzi, no w dupę, no. Dać się wyrównać, no. Do tego ja wolę takie MMORPG jak na przykład Guild Wars. Kupujesz raz i masz. Tyle. To są po prostu gry bardziej na nasze warunki. A, no tak. Masz, kupujesz, masz. Ja to bym chciał jakąś taką grę zagrać, kurwa, bo pracują, nie wiem, czy słyszałeś, takie coś, że się podłączasz, kurwa, tak jakby w śnie jesteś, nie? Takie realistyczna ta gra jest. Na takim czymś pracują. Nie wiem, czy słyszałeś. Dosyć tam, jeszcze tam nie mówią o tym tak głośno, ale jak będzie już wszystko tego... No taką grę bym zagrał, kurwa. To jest gra, kurwa. Siadasz tam, zakładasz się, czy tam podłączasz, czy mi chuj, taką jakby śpiączkę, czy co. Taka realistyczna. To jest dopiero gra, nie? Ty mówisz, no to fajne by było, ale w sumie łatwo by było też od tego się tak zajebiście uzależnić, nie? Jak tam kurwa w Korei ludzie giną, bo za długo w WoWa grają albo w StarCrafta. Co dopiero jakby coś takiego wyszło. To chuj, najwyżej ludzie by było. Z głowy by było święty, kurwa. To tak się wszyscy męczą, czy żyjesz, czy nie żyjesz, kurwa, i się męczysz. Tak królestwo, kurwa, i plugastwo na tym świecie. Tak byś żył jako warzywo w Matrixie. No i chuj żyłbym jako warzywo. Tam jesteś kurwa Conanem, a tutaj jesteś grubasem, nie? Czy wiesz, no na razie nie jestem... A na stole przy grze komputerowej. Wiesz, mi to daleko do tego jeszcze. Jeszcze mi daleko do tego. Żeby kurwa umrzeć jako grubas. Na razie ćwiczę kurwa, ale...
czas zawsze znajdę. Co prawda już mam kurwa godzinę w dupie. Godzinę w tyle. Kurwa, coś mnie kuje w dupę. Skurwysyn. Czy napierdalać kurwa? Na siłowni albo na tym, do motora. A ty już nagrywasz? Dawno. Kurwa, obudził się. I w tej desy użyne, a nie, bo wy nie macie chyba. O, jest dziura. O, Balear lubi dziury. Znaczy nie dziura, tylko... No już jest dziura, bo wykopałem łopatą. Głęboka jama dziewicy. Już kurwa, powiedziałem, nagrywam, już nikt nie się nie odzywa. Kurwa, no co ja sam do siebie nie będę gadał. Nagrywaj, spierdalaj. Ja w miarę normalny jestem, nie? Wiesz, ja w miarę normalny jestem. Zależy na czym bazujesz normy. Norma bazuje na herbacie z wyciągu konopi. No kurwa mać, co za gra. Znowu jestem w tym miejscu, co ta pizda spadła z bloku, nie? Ta szmata. Kurwa, chyba za słabo ruchałem, że spada z bloku. Musiała być jednak... nikt nie mógł dogodzić. Ronald Street? Gdzie jest ta kurwa? Co kurwa? Ronald Street. To ja jestem... here. A co, mapę znalazłeś? No, na przystanku autobusowym. Może poczekam, jakiś autobus przywiedzie. Ale jeden widzę przypierdolił w blok, więc... Coś słabo tu kursują autobusy. Chyba żaden nie przyjedzie, nie? Jak jeden całą drogę zablokował autobus. I widać, że tutejsza wódka jest dobra. Dobrze trzepie, kurwa. To jest system na 80% pewny, że akcja się dzieje w sowieckiej Rosji. No. Czekaj, jestem Park White Murzyn, kurwa. Ja jestem tutaj. Więc muszę... ciupciać tam. Ale ja nie wiem dokładnie, gdzie ja jestem. Kurwa. Ja wezmę młotka, jak cię zajebie w głowę. Pierdolę. Dlatego mi się mapa w Bloodline spodobała. Fajnie była zrobiona. No, klimatycznie. Czekaj, jestem tu, tu jest park. Bardziej mi chodziło o to, że jest w miarę czytelna. Kurwa mać, no. Myśleć już mi się nie chce, łapie.